Seria wyjazdowa się zakończyła, także teraz już będzie mniej vlogów wyjazdowych, chyba że pogoda będzie. Kupiłem sobie, czy kupiliśmy namiot Scandica Milano 6, udało nam się kupić bardzo dobrych pieniądzach. No to spróbujemy go dzisiaj rozłożyć. Ustawię wam timelapse i zobaczycie przy okazji, jak go się rozkłada, jak on wygląda w całości. Sam jestem ciekaw, co to jest tak naprawdę. Także zobaczcie sami. Jak na pierwszy raz, 40 minut. Powiem wam, że jest mega duży. Są dwie sypialnie. Można je zwinąć, żeby była jedna po prostu sypialnia. No, tak, to jest oddzielona taką siateczką. No, można na oparte go zwinąć, będzie jedna duża sypialnia. Wymiary sypialni bodajże, z tego co wyczytałem w internecie, 1,90 m × 2,10 m jest jedna sypialnia, czyli razy dwa. Mamy dodatkowo kieszonki. No, to naprawdę jest duży. Tu jest taki jakiś wychodek. Tu można, o, kibel można postawić na przykład. I można mieć tutaj toaletę. Albo jak deszcz pada, na przykład buty tutaj trzymać, żeby nie trzymać butów na zewnątrz. No bajery, są bajery. Tutaj ja to do zacienienia, żeby było cień. Można odsunąć, gdzie widno. Wszędzie są moskietery, wentylacje. Swobodnie można stać. Miejsce na oświetlenie. Tu jakieś jest znowu, też jakiś haczyk do czegoś przyczepienia. Jest naprawdę mega duży, gruby materiał. W porównaniu do tego, co my mieliśmy, to jest naprawdę bajka. No rozłożenie jak na pierwszy raz 40 minut, myślę, że to nie jest źle. Także to nie jest źle. Koszt nowego to jest około 1900 zł. W promocji można za 1700 kupić. My kupiliśmy go troszeczkę taniej, nie będę zdradzał ile. Mniejsze o to, ale jest. Tu jeszcze można sobie sznureczki porozciągać, żeby była wentylacja. Bo sznurki są. O, i sznurki się... napina jeszcze. No jest, opcji jest 1500 jeszcze. Pozostały jeszcze nam śledzie. Zostały jeszcze sznurki. Także są chyba zapasowe sznurki jeszcze, co tu nam zostało. Jakieś gumki, sznurki, łatki, chyba to są naprawcze rzeczy. Tak. Zestaw naprawczy to jest. Bardzo fajnie. No i mamy sznurki jeszcze. Do tych wszystkich podłączyć sobie właśnie tu. O, wszystkie sobie możemy. O, samo z siebie też będzie trzymać, bo tu jest usztywnione. Ale można sobie. Wtedy mamy wentylację. Tutaj spokojnie mamy wentylację tutaj. Także pod tym względem bardzo fajnie. No dobra. Ile jeszcze sznurków możemy tu przyczepić? Tu jeszcze można naciągnąć. To będzie raz, dwa sznurki, tu już, a tu jeszcze chyba można na opartego też pociągnąć, tu było trzy, tu można by też dwoma, 4, 5, 6, 7, tutaj tego też można by odciągnąć, chociaż nie ma sensu chyba. To chyba nie ma sensu tu już. Tu można by też to odciągnąć sobie do wentylacji. Dużo jest wentylacji. O. Tutaj mamy. Tutaj nie ma tego pałąka. W tamtym jest pałąk, a w tym nie ma. O, tak to wygląda. Bardzo fajne. Składanie zajęło dosłownie 10 minut, także składanie jest moment, rozłożenie 40 minut, ale to było pierwszy raz, także nie widzieliśmy wszystko co i ja myślę, że następnym razem zejdzie nam jakieś 20 do pół godzinki. No myślę, że to będzie max. No, także można w weekend turyst przetestować. Zobaczymy, czy jeszcze uda się wyjechać, czy będzie pogoda. A póki co mamy sobotę 16, czas na odpoczynek.